Siemaneczko. Dzisiaj niedziela. Bliżej południa. Gołębie chodzą, już podkładałem jeszcze. Trzecia osoba dzisiaj do mnie przyjedzie. Od rana całe dnie z gołębiami. I mam dwie niespodzianki. No, zobaczcie. Czarnuchy pojadą. I ten jasny samczyk pojedzie. Dzisiaj ludzi. Hodowla się uszczupla. Nie wiem, czy będę miał coś do gadziania. Pozdrawiam serdecznie. Miło było poznać. Fajnie. Widzicie. Przyjedziecie. Pogadamy. Fajnie wszystko. Tym nalałem teraz do kompania. O Jezus. Chlapie. Blawindry już też wychodzą. Na dach. Jeszcze jeden tu powinien. W sumie to jeszcze dwa tu powinny wyjść. Zaraz wam pokażę. Dzisiaj takie moje nowe dwa nabytki. Moich tam trochę wyjechało, ale i są też nowe nabytki, nie? O, patrzcie, jaka blawinderka wyszła. Dzisiaj pewnie będzie sprzedana, bo o 17:00. No ale no trudno, mam jeszcze ich dużo. Trudno. Nie ma co przeżywać. O, tu samczyk blawinder. Idzie. Więc tak to wygląda. Już jest gołębie dzisiaj popłoszone. Czekajcie, to nie tylko dzisiaj, bo jeszcze w ten. Przedwczoraj był też znajomy, też go bardzo pozdrawiam. Spod Lublina. Znajomy. O Jezu. Tego z no wszystkich to się zna na YouTubie, z YouTuba się zna, nie? No już coraz mniej tych bobów, jeszcze tych tylko wczoraj szczepiłem. O, piwko bezalkoholowe RP WAG. Poszczepiło się 50, wszystkie te berliny, widyny, jak zwał, tak zwał. Się trochę przerzedziło tych gołębi, naprawdę się przerzedziło dużo. Żałobne kapciate wszystkie już pojechały, jeden koroniaty tam wyszedł taki. Wylotek, ale no, kto przyjeżdża, ten sobie zabiera. A kto nie przyjeżdża, to sobie nie zabiera. O, tutaj też chodzą blaźwinderki. Wiesz, nie ma co przeżywać tych gołębi już. Malutko, jeszcze po półkach siedzi ich dużo, ale tak to widzicie, już malutko. Malutko, jeszcze będę musiał w tych wiedeńskich też przejrzeć. We wiedeńskich też jest tu. No ale tam wiecie. Jest trochę ich. Trochę gołębi. Wczoraj poszczepiłem na wieczór. To wam powiem, że tak było, nawet chłodniej się trochę zrobiło i to masakra jakaś z tym upałem. Chociaż dzisiaj miało być słonecznie, a pogoda dobra, nie? O, gołębie tam idą wszystkie, u sąsiada zbierają. A niech sobie zbierają. Pootwierałem. Jakie zajechane.
Tamę buncia fajnej. I rzadko kiedy się zdarzy, żeby siwą samicę uchować, nie? No, zdarzyło mi się. Mam fajna bezkuperka z białymi pleckami, fajnie skrzydełka nosi. Zobaczcie, jakie zajechane. Ten samczyk jaki. Dobra, te pojadą. To ja wezmę im wody, też naleję. Ten od rana tu siedzi i nie wejdzie do gojemnika. Taki cwaniak. Pokażę wam, co moje nowe nabytki. O, co widz mi przywiózł. Tada! O! Mefcie. Lubię te mefcie. Zobaczymy, jak to one będą sobie u mnie żyły. O! Mewuncie takie faluski. Się zamieniłem. Fajnie, miło było poznać. Tu mi podziewały srebrniaka, prawie zajechały. Boby, nakarmiłem go, ale widzicie, kubki eleganckie. Niech se posiedzi za dwa dni tutaj. Mewuncie takie dostaną na żółtego guzka i je wpuszczę. Jutro. Takie nowe u mnie nabytki. Rzadko, że teraz to rzadko. Coś przynoszę nowego, ale są. Dwa mefcie. Mówię, miło było poznać. Myślę, że wam, chłopaki, też się u mnie podobało. I gołębie, i no, leci wszystko od sąsiada, no bo jakby tam u sąsiada, to lepiej jest niż tutaj. Wiadomo. O, jeszcze latają. Skądś to przylatują. Co ja wam miałem jeszcze powiedzieć? O. Dzisiaj to się chcą wściec. Dobra, no. Chyba tyle z tej niedzieli. Co ja wam tam miałem jeszcze opowiadać? RP-wakiem szczepiłem. Muszę narobić znowu tych placków dla nich. Ale to poczekam jeszcze. Niedługo będą chyba upały, to żeby to mi ładnie wyschło. No i tyle, no. Ale chlapią. O, chodzą z pocztowymi te młode. Oj, wiedeński spad cały mokry. O, widzicie, jak lądują z pocztowymi, jasne. O, ten był wczoraj szczepiony, bo ma kropkę na ogonie. Czarną. Dobra, idę na obiad. Wszystko poszczepione wczoraj. Wiedeńskie wszystkie, nie? Mi się udało. Wiedeńskie i te kapciate widyny. Akurat 53 sztuki w sumie zaszczepiłem, nie? To nawet ciekawie. No. I tak by na tyle było. Polatają jeszcze dzisiaj. Jeszcze te wyjadą. Brajszwance. Co, mewuncia? Statko mewków mi się zrobiło. Duże, różne, różnokolorowe. Też cieszę się. Za rok będzie jeszcze ciekawiej w kolorach. Mam nadzieję, że jakieś tam się też uzbiera kolorowych. I będzie fajnie. Marka, pozdrawiam wszystkim i miłej niedzieli życzę. Cześć wam wszystkim.